Zresztą nie wiem, czy wiecie, można się też ubrać. Jak nie wiecie, to już wiecie. Dobra, jak już trzeba też, wiecie co, popełniam na 100% tego. W każdym razie jestem sobie w tym Tesco i mierzę baciak. Jak ktoś nie wie, jak wygląda baciak, to wiecie, pierwszą rzecz, taką kurtkę puchową, zawsze w lipcu w Tesco tego jest mnóstwo, bo przed sezonem, no i się tak mierzy, nie? I kogo widzę? Dziewczynę, która mi się podoba. Oczywiście musiałem ją wtedy spotkać. Ona powiedziała: Jacie, co ty robisz? Wygłupiasz, mierzysz w Tesco ciuchy? Ja myślałem: no kurwa, czekaj, krzyk. Maturę masz, ogarniesz. Jakoś się z tego wykręcisz. Na bal przebierańcy idę. Na bal przebierańcy idę. Oczywiście. Hello, you are fan do tego. A za co się przebierzesz? Patrzę w lustro. No chyba kurwa za mojego starego. Bo to jest straszne, ale nie wiem, czy panowie zauważyliście, kim jesteśmy starsi, kim jesteśmy bardziej jak swoi ojcowie. W sensie robimy się coraz bardziej podobni, chociaż byśmy bardzo nie chcieli. Ja z tym problemem poszedłem do mojego taty, mówię: tato, co jest kurwa? Że co, że ty jesteś taki dziwny, teraz ja jestem taki kurwa dziwny. A on mówi: ja jestem dziwny w ogóle. I polizał się po pięcie. Mówię: tato, kurwa, już poważna rozmowa. Przestanie, znaczy jak na twoim wieku całkiem spoko, ale przestań to robić. A on mówi: dobrze, Krzysztof, zawsze chciałem o tym z tobą porozmawiać. Patrzę w rok, kiedy byłeś mały, w twoim życiu pojawiła się adopcja. Jezu, tato, nie wiem, jak mam to zareagować, być smutny, gdzieś rozczarowany, znerwowany. No, my z matką byliśmy wkurwieni, jak cię oddali. My kurwa, jak oddali? No mieli paragon, właściwie nie mogliśmy nic zrobić, chcieliśmy ryzykować negatywa na Allegro. Rozumiesz, jakoś tak poszło. Także jestem synem swojego ojca, co nie jest jakoś miną mega fajną perspektywą. Kończąc już tam i tak przy długi wieczór powoli, chcę wam powiedzieć, że to, co wszystko słyszycie ze sceny, to jest kurwa nieprawda. Nie wiem, czy macie tego świadomość. Większość tych rzeczy, które to jest powiedziana, jest dokładnie na odwrót. Jak ktoś mówi, że o, ja tam dużo ruchałem, to ciągle kasuje bagietę w domu, ewidentnie. Jak ktoś mówi, że o, występowałem tu i tam, to głównie przed lustrem w domu. Wszystko jest zupełnie na odwrót. Więc zakończę ten występ tą myślą, że musicie wiedzieć, że mam po prostu naprawdę bardzo małego penisa. Dziękuję ślicznie.